Udanego czwartku. Dzisiaj jest czwartek. Dzisiaj jest dzisiaj. Teraz jest teraz. Piona. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Siemanko, Fryszko Konat, Arbus. Siedzę sobie w lesie i pomyślałem, wpadł mi pomysł, żeby zacząć nagrywać serię rapów przy arbuzie. Jeszcze sezon arbuzowy się zaczyna, to już jest w ogóle super. Więc będzie pewnie dużo możliwości na taki rap, skoro jest dużo arbuzów. I chciałem nagrać teraz freestyle. Nie wiem, o czym będzie. Nie wiem, o czym będzie ten rap. Nie mam też bitu. Bitem będzie ptak. Będzie śpiew ptaków. No to zaczynamy. Będzie a cappella. To lecimy. O, może tutaj będzie bit. Dobra, wbijam teraz tu na bit z arbuza. Chłopak, zobacz, teraz jestem taki luzak i słyszę teraz rap tutaj ptaków. Robię z takim ptakiem, nie mam dylematów, bo mogę go tu słuchać, mam tu w głowie mnóstwo słów. Robię teraz, chylę takim ptakom czapkę z głów i mogę poruszać się tutaj z arbuzem. Zobacz, ponownie wbijam tu z luzem i po prawej co mam? Ziomek, Konfucjusz tu dialogi. Jak otworzę takiego Konfucjusza, to mam dialogi z głowy, bo w głowie mam tu mnóstwo wiedzy dzięki niemu, więc nie mów tego tu nikomu, tylko rapów mam tu wielu przyjaciół. Wiesz, kiedy oni mi tu przychodzą do lasu, robią to i siedzą przy mnie, mają sporo czasu, bo to astralne są, ziomek, tu istoty. Wkładają mi tu mnóstwo informacji i do głowy, i do serca. Robię teraz rap z przestrzeni serca. Pozdro F, pozdro Kasia, robię to rap tu. Mam tu arbuza, ziom, przed sobą. Jedz owoce, jedz je z głową. Wybieraj, ziomek, drogę na surowo. I jedz tych owoców i się pukaj. Bo jelita pukania tutaj wymagają i robię to. Arbuzy teraz w sklepie są ziom tanio, więc wbijaj może sobie na post arbuzowy. Nie zapominaj tu o ziołach, bo to wiadomka jest. Kiedy wypływam ziom z umysłów, to się gubię tu na bicie. Kiedy lecę z ziom serca, lecę na bicie znakomicie. I teraz przedstawiam teraz funkcje takich wiele. Mam dylematów, robię teraz zero ograniczeń. Jovi Tail, Ihale, Akala, Hulen. Mam czasem problem, a teraz go już nie mam, bo w trybie zero problemów nie ma. Dobra, może tyle na dziś. Taki szybki rap prosto z lasu. Chociaż może jeszcze jakiś. Dobra, widzę tu przed sobą, ziomek, przestrzeń. To, co wypływa z serca, to jest najważniejsze, bo teraz wchodzi nabit głos, który mówi prosto tutaj z serca i podąża moją drogą, wiesz jak, bo obserwujesz mnie tutaj na YouTubie. Ja czasem na YouTubie, ziomek, się to czasem gubię, ale wolę się gubić na YouTubie niż na fejsie, bo tutaj mój czas, myślę, jakie informacje z tego wyciągam? Ważniejsze, bo wybieram takie kanały, które chcę oglądać, a nie telewizja, show, TV, jak wielu tu ogląda, bo to jest program, ziom, który wchodzi tu do głowy. Wyłącz telewizję, wyłącz te programy z głowy, bo to nie jest, ziom, ci potrzebne ani trochę. Zaśmieca tylko, ziomek, twoją głowę. Może teraz zmienię słowo ziomek na człowiek, bo często ziomek, słowa tu ziomek używam, więc teraz taki rap bez słowa ziomek tu będę nagrywał i mogę takie dylematy tutaj ziom. Teraz zmieniłem ziomek na ziom, ale teraz wchodzę na nowy poziom, więc poziomek zjem tu może zaraz mnóstwo, jak będzie sezon na nich, to zjem ich plus 100. Jedzcie owoce, niech oczyszczają wasz umysł.
kocham was i dziękuję, że to oglądacie. Sprawia mi niesamowitą przyjemność dzielenia się z wami moją wiedzą, moją kreatywnością i życzę wam smacznego. Fajnie, że rano się nawodnić. W ogóle za wami jest arbuz, bo arbuz jest moim statywem. Także też macie arbuza. I co chciałem się podzielić. Super książka, Konfucjusz Dialogi. Jeszcze nie przeczytałem. Jestem na 154 stronie. I świetna książka Joe Vitale, Zero ograniczeń. Też jeszcze co ja nie przeczytałem. Jestem na 180 stronie. Przeczytam wam zapowiedź kolejnego rozdziału. Rozdział Sceptyczne umysły chcą wiedzieć. Celem życia jest powrót do miłości, chwila po chwili. Aby go zrealizować, człowiek musi pogodzić się z faktem, że jest całkowicie odpowiedzialny za to, jak wygląda jego życie. Musi zrozumieć, że to jego własne myśli kreują każdy moment jego życia. Problemem nie są ludzie, miejsca i sytuacje, lecz myśli o nich. Człowiek musi zdać sobie sprawę z tego, że nie ma żadnego tam. Jest tylko tu. I jeszcze coś od Konfucjusza. Też wam zapodam. Bardzo mi się podobają jego cytaty. Tylko znajdę jakiś taki. Z czwartego rozdziału najlepiej. Najlepiej mi się podobał na razie. O, proszę. Słyszeć rano, jak rzeczy dzieją się zgodnie z wolą niebios, to być gotowym na śmierć bez żalu wieczorem. Można to porozkminiać. Ja bym powiedział, że szef uczuwa i nie ma się czym martwić. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. I piąteczka. Jeszcze dodam od siebie, bo teraz sobie jadłem i przemyślałem Konfucjusza, że jak wiemy, że wszystko idzie zgodnie z planem boskim, cieszymy się tym i żyjemy w pełni, będąc tu i teraz, to nie mamy czego żałować, nie mamy żalu, bo wszystko płynęło tak, jak ma płynąć i w pełni szczęścia i miłości. Także to bym odniósł do tego słyszenia boskiego planu rano, czy jak to tam było, i umierania bez żalu wieczorem. Także tyle. Troszkę ekran się trzęsie, bo trzymam ręką sorki i trzymajcie się. Jak to czytałem, to jeszcze myślę, że nie zrozumiałem tego w ten sposób, który teraz mówię, więc było to przemyślenie i teraz się z wami tym dzielę. Jeszcze raz trzymajcie się. Udanego czwartku. Dzisiaj jest czwartek. Dzisiaj jest dzisiaj. Teraz jest teraz. Piona. Thank you.